Dzień dobry Państwu. Witam na panelu dyskusyjnym, który poświęcony jest zagadnieniu współpracy akademicko-muzealnej. Ja nazywam się Agnieszka Ryniak-Majewska. Pracuję w Instytucie Kultury Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego i chciałabym powitać nasze gościnie, naszych gości. Pani Justyna Żak-Szwarc jest kustoszem muzealnym i pedagogiem. Pracuje na Uniwersytecie Warszawskim na Wydziale Pedagogicznym. Jej zainteresowania dotyczą estetyki i muzeologii i roli sztuki w kulturze współczesnej. Pani Magdalena Zych jest antropolożką kultury związaną z Muzeum Etnograficznym w Krakowie, kustoszką, kuratorką i także koordynatorką projektów badawczych realizowanych w tymże muzeum. Kreuje przestrzeń współpracy między artystami, aktywistami, społecznością akademicką. Łączy się z nami także pan dr Marcin Szerle, historyk, absolwent Uniwersytetu Gdańskiego, kustosz Muzeum Miasta Gdyni, który prowadzi tam dział historyczny i ośrodek badań nad Gdynią, czyli taką placówkę stricte badawczą. Nasza dyskusja poświęcona jest tym wzajemnym powiązaniom i wymianie doświadczeń pomiędzy akademią a muzeami. Tak się składa, że wszyscy Państwo oprócz mnie jesteście muzealnikami i macie niejako podwójne doświadczenie, to znaczy jako badacze i jako aktywni muzealnicy, ale też na pewno macie doświadczenie związane ze współpracą z innymi badaczami i także innymi muzealnikami. I myślę, że na tej płaszczyźnie będziemy mogli tutaj podzielić się pewnymi obserwacjami i pewnymi doświadczeniami. Jaką pierwszą chciałabym prosić o zabranie głosu panią Magdalenę Zych, która opowie o działaniach właśnie Muzeum Etnograficznego w Krakowie i o szerszej perspektywie pewnie, która z tymi działaniami jest związana. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję za to wprowadzenie. Rzeczywiście się chciałam skupić dzisiaj na zaprezentowaniu krótko takich strategii, które muzea etnograficzne zwłaszcza praktykują, więc chciałam opowiedzieć o wiedzy muzeów, o tym, jakie eksperymenty są czynione w tym obszarze badań naukowych i o tym, jak się to łączy z hierarchiami w nauce, z budowaniem hierarchii. Na początek chciałam przywołać głos znanej tutaj wśród gospodarzy Clementine Delis, która szefowała Weltkulturmuseum we Frankfurcie przez 5 lat i która w ostatnim czasie zwraca ogromną uwagę na to, jak własność kolekcji, dostęp do kolekcji jest tak naprawdę ograniczony i nie uwalnia potencjału wiedzy, który mógłby uwolnić i też nie uwalnia od tego obciążenia kolonializmem mimo różnych deklaracji. Więc do Clementine Delis, mam nadzieję, wrócimy w naszej rozmowie. Chciałam zaprezentować taką strategię, kiedy muzea łączą się, tutaj jest przykład niderlandzki, Centrum Badań nad Kulturą Materialną. Muzea te łączą się, są to 4 niderlandzkie muzea, które stworzyły takie centrum badawcze i tworzą razem rozmaite projekty mające na celu, myślę, że zmianę społeczną, że to jest także nakierowane nie tylko na działalność naukową, ale również na oddziaływanie takie w rzeczywistości. Te 4 instytucje mają kolekcje etnograficzne i na tym obszarze pracują i co jest bardzo ważne, tworzą przestrzeń do pracy naukowej dla pracowników muzeów, ale także dla wszystkich, którzy są zainteresowani pracą z kolekcjami. I ich projekty dotyczą często palących kwestii społecznych, angażują rozmaite społeczności naukowe. Tutaj jakby afiliacja nie jest tak istotna, jak sam fakt, jakich problemów się dany uczony w swojej praktyce, za co się zabiera. Tutaj przykładem jest może na przykład konferencja, która choćby była niedawno na temat troski. Ten projekt o trosce jest, myślę, takim bardzo ciekawym przykładem. Można te materiały oczywiście odsłuchać. To jest bardzo inspirujące grono ekspertów, wywodzących się zarówno z tego obszaru muzeów, jak i
z obszaru akademickiego. Tutaj myślę, że ta proweniencja badaczy nie jest tak istotna. Innym przykładem tego, jak można pracować z muzeami czy z tą wiedzą muzeologiczną, jest centrum, które funkcjonuje w Berlinie, Karmach, który to jest jakby taką grupą badaczy teoretycznie zajmujących się muzeami. Tam praktycy, owszem, pojawiają się w projektach, ale to jest bardziej takie zewnętrzne spojrzenie na problematykę muzeów i dziedzictwa. Państwa zachęcam do zerknięcia na te obie strony, o których mówię, żeby sobie te strategie, jakie tutaj są przez te grupy uczonych brane na warsztat, jakoś pogłębić. To Centrum Badań Antropologicznych nad Muzeum i Dziedzictwem, które działa w Berlinie, ono również się angażuje w jakieś krytyczne, takie społecznie istotne programy, natomiast czyni to z zupełnie innych pozycji niż praktycy niderlandzcy, o których przed chwilą mówiłam. I myślę, że to są po prostu dwie różne strategie podejścia do nauki w muzeach i do jakby tych aspektów praktycznych, jakie ta nauka i dla muzeów, i dla akademii może mieć jako konsekwencje. Teraz chciałabym wrócić na polski grunt. Tutaj Państwo widzą Seweryna Udzielę, założyciela Muzeum Etnograficznego w Krakowie, który miał taką wizję, że to muzeum będzie miejscem, gdzie się zasiada i studiuje stan obecny kultur, czyli to wezwanie, że to ma być ta współczesność, jakby było aktualne w Muzeum Etnograficznym od samych początków, od 1911 roku. I jak się to objawia? Tutaj kilka takich przykładów hasłowych zupełnie. Projekt badawczy na temat drzeworytów zrealizowany przez zespół muzealny. Jest to baza drzeworytów ludowych z kolekcji muzeum z interpretacjami. Projekty badawcze dotyczące zjawisk kultury współczesnej, czyli projekty, które miałam przyjemność koordynować i realizować z zespołami badawczymi. O kulturze ogrodów działkowych, dzieło działka i o współczesnym obyczaju weselnym, Wesele 21. Wszystkie kończyły się, co może warto podkreślić, publikacjami i wystawą, czyli takie typowe medium muzealnej ekspresji, jakim jest wystawa, tutaj się pojawiało. Brałam udział też w projekcie, który był projektem zupełnie naukowym, ale też zupełnie muzealnym i też mocno artystycznym. To była kombinacja bardzo różnych, powiedziałabym, takich sił ontologicznych. Ten akurat dotyczył badania trudnego dziedzictwa, spornego dziedzictwa europejskiego, był finansowany z programu europejskiego. Polski zespół, którym kierowała profesor Roma Sendyka, a w badaniach udział brał Wojciech Wilczyk, fotograf i artysta, oraz Eryka Lehrer, antropolożka amerykańska. I ja zajmowaliśmy się sztuką ludową i tym, jak sztuka ludowa przedstawiała zagładę. Państwo mogą zerknąć na wystawę, która jest dokumentowana pod adresem podanym na tym zdjęciu. Natomiast tutaj Państwo widzą wszystkie instytucje, z którymi weszliśmy w kontakt w naszej pracy. To są niemal wszystkie instytucje, plus bardzo wielu rozmówców. To były badania terenowe, badania archiwalne. Pracowaliśmy nad tym, jak ten temat zagłady Żydów pojawiał się w sztuce ludowej i w jaki sposób to też funkcjonowało w kolekcjach, w tym wśród kolekcjonerów niemieckich. Jakby o tym ta praca była. Artysta na naszym pokładzie, czyli Wojciech Wilczyk, od początku pracował z tymi wizualnymi i nie tylko zresztą aspektami. Tutaj jakby był pełnoprawnym uczestnikiem zespołu, jak zresztą pozostała nasza grupa. I wspólnie od początku, od samych założeń wypracowaliśmy to, co było rezultatem tych badań. Podobnie pracowały też zespoły inne, bo tutaj było kilkanaście instytucji naukowych w to zaangażowanych i muzeów z różnych części Europy i wszędzie tam artysta odgrywał kluczową rolę, wnosząc pewne spojrzenie na tematykę, którą w tym obszarze spornego dziedzictwa europejskiego gdzieś tam się każda z tych grup zajmowała. I na koniec chciałabym kilka słów powiedzieć o projekcie, który z innych perspektyw wychodził. Tam projekt Traces to było zaproszenie ze strony Uniwersytetu Jagiellońskiego i profesor Romy Sendyki, a tutaj projekt dotyczący kolekcji syberyjskiej to była inicjatywa naszego muzeum. Ja miałam taką potrzebę, żeby stworzyć dobry zespół, który podejmie temat reinterpretacji kolekcji syberyjskiej i przeprowadzi badania na jej temat. To jest zbiór 350 przedmiotów, które w XIX, na początku XX wieku trafiły do Krakowa, do instytucji muzealnych, a potem do
do Muzeum Etnograficznego. Otrzymaliśmy grant Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki. Kierowała zespołem profesor Grażyna Kubica-Heller i kustosz muzeum Jacek Kukuczka, ja i Andrzej Dybczak, artysta wizualny, ale też pisarz, też od początku pracował i on jakby odegrał rolę bardzo istotną, ponieważ prowadził wszystkie badania terenowe, czasami też z kustoszem Jackiem Kukuczką. Dziś trwa wystawa do końca roku. Jeszcze Państwa zapraszam na obejrzenie rezultatów tych badań pokazanych w postaci wystawy, ale można je też oglądać w internecie, gdzie w postaci eseju, w postaci kolekcji cyfrowo dostępnej rezultaty tej pracy są. I teraz jak pracowaliśmy. Tutaj jest taki rzut okiem na to, co mogą Państwo tam znaleźć w tych rozdziałach na stronie internetowej. Pracowaliśmy metodą, którą rozwijamy tutaj w naszym muzeum. To jest taki pomysł muzeologii terenowej, czyli takich działań wychodzących od kolekcji. Kolekcja jest pretekstem tego, co może muzeum wnieść do takiego świata relacji, świata odbiorców, poprzez odmuzealnienie i przywracanie do życia kolekcji, szukanie dla niej nowych kontekstów, wypracowywanie wiedzy z ludźmi, do których źródłowo na przykład kolekcja należy, co jest może istotne przy zbiorach etnograficznych zwłaszcza. To jest też taka praktyka sięgania po sztukę, po aktywizm, po takie zaangażowanie, wchodzenie w głębsze relacje z uczestnikami badań. To jest także tworzenie dostępu do kolekcji i wypracowywanie podejścia do wiedzy i do własności, bo myślę, że do tego jeszcze też będziemy wracać. Tutaj Państwo widzą akurat wycinek kolekcji Benedykta Dybowskiego, to są eweńskie stroje. Tutaj jest zdjęcie, jak wyglądały badania, czyli kolekcja została zabrana w taką metaforyczną podróż na Syberię cyfrową i tam omawiana w gronie różnych osób. Badania były na Syberii Zachodniej w dwóch lokalizacjach i na Czukotce i na Kamczatce. Tutaj Państwo widzą na Kamczatce panią, która potem miała okazję przyjechać do Krakowa, tu jest w magazynie muzealnym, pracuje, więc mieliśmy szczęście gościć. I na koniec pani, która brała udział w badaniach, ale z wielką nieufnością odnosiła się do etnografów. Przy czym nie precyzowała, czy chodzi o etnografów muzealnych czy akademickich. Tutaj bardziej chodziłoby o to, żeby uprawiać naukę w sposób taki, żeby rezultaty jej przynosiły pożytek także dla uczestników badań i dla odbiorców działań muzealnych i działań naukowych. Także to tytułem wprowadzenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To teraz posłuchamy wystąpienia pana doktora Marcina Szerle, historyka, związanego właśnie z Muzeum Miasta Gdyni. Dziękuję za zaproszenie przede wszystkim, za umożliwienie mi udziału w tej niezwykle ciekawej konferencji, ważnej też również z mojego punktu widzenia. Dziękuję za wcześniejsze przedstawienie. Kieruję od niedawna nowo powołanym Ośrodkiem Badań nad Gdynią i stąd chciałbym podzielić się całkiem aktualnymi naszymi muzealnymi doświadczeniami, przy czym to też jest bardzo istotne, no, jako historyk wyprowadzę troszkę tę historię, jakby pokażę, jaką drogę ogólnie w Gdyni przeszło się w myśleniu również o mieście, o jego dziedzictwie, jego spuściźnie, o miejscu, które nie jest wciąż nadal traktowane jako historyczne w takim rozumieniu porównawczo do większych ośrodków w Polsce, natomiast myśli o tym, jak zabezpieczyć i zachować to, co Gdyni i jej przeszłości dotyczyło, pojawiały się już w dwudziestoleciu międzywojennym. I to jest właśnie istotne dla mnie, to mnie niezwykle ujęło w programie konferencji, w tych zapowiedziach, mianowicie cytat z Mieczysława Trettera dotyczący tego, jak wyglądały te muzea przedwojenne. I bardzo szybko tylko nawiążę do tego, że one faktycznie, te gdyńskie, cztery przynajmniej, takie duże gdyńskie, które były organizowane, opierały się bezwzględnie na współpracy z ośrodkami naukowymi, wręcz wywodziły się z tych ośrodków. Mowa tu o Muzeum Państwowej Szkoły Morskiej, która miała dokumentować działalność placówki. Mowa o muzeum, tak zwanym Muzeum Morskim, w tym samym gmachu Państwowej Szkoły Morskiej, które było powstało
przy współpracy z Instytutem Bałtyckim w Toruniu. Również stacja morska w Helu przeniesiona do Gdyni dała zalążek takiej ekspozycji stałej Morskiego Instytutu Rybackiego, a także Muzeum Samorządowe powołane już w 1933 roku, które miało za zadanie, a powiązane było z Ośrodkiem Poznańskim, miało za zadanie dokumentować właściwie przeszłość i zmiany dotyczące miasta wciąż pozostającego budowy. Więc ta myśl o połączeniu naukowości była czymś całkowicie naturalnym. Już, tak patrząc, w okresie dwudziestolecia międzywojennego. Po wojnie te zbiory uległy rozproszeniu, powołano kilka instytucji, nie restytuowano Muzeum Miejskiego, tak od razu pojawiły się w dalszych latach Muzeum Marynarki Wojennej chociażby. Cały czas od lat 70. funkcjonowała taka sala tradycji, czyli Muzeum Uniwersyteckie w Szkole Morskiej, pod różnymi nazwami, zresztą ta uczelnia funkcjonowała. Cały czas działał Morski Instytut Rybacki. Ale wrócono do pomysłu, aby powołać instytucję związaną z przeszłością miasta i tu również to muzeum, które powstawało przy Miejskiej Bibliotece Publicznej przez 15 lat, bo tyle były prowadzone te działania, ono również było opiniowane przez środowiska uniwersyteckie, tu młody, nowo powstały w 1970 roku Uniwersytet Gdański dał i kadry, ale też przede wszystkim taki rodzaj nadzoru kompetencyjnego w zakresie przede wszystkim prowadzenia historii miasta. Takim impulsem było między innymi 50-lecie nadania Gdyni Praw Miejskich w 1976 roku, impulsem do podjęcia tego tematu. I już mamy 1983 rok, powołanie naszej placówki, Muzeum Miasta Gdyni, która również zacieśniła te kontakty z Uniwersytetem, głównie z Gdańskim, ale również szerzej rozumianym środowiskiem akademickim. I one już mniej więcej 20 parę lat temu, wtedy kiedy też wiązałem się z muzeum tak zawodowo, najpierw jako praktykant, a później 18 lat temu jako pracownik, były dość silne. Czyli ten związek muzeum i uniwersytetu, szczególnie Instytutu Historii, był bardzo znaczący. Udział między innymi członków Rady Muzeum, pracowników Uniwersytetu w Radzie Muzeum, to też był wpływ dość duży. Od 2007 jesteśmy w nowym gmachu, w tym, który dał znacznie lepsze warunki do prezentowania naszych zbiorów, warunki pracy. Również mniej więcej w tym samym okresie jeden z pracowników został zatrudniony na Uniwersytecie Gdańskim, więc był też taki łącznik bezpośredni w tych naszych kontaktach. Od 2013 roku dyrektorem muzeum został również akademik związany z Uniwersytetem Gdańskim, z Akademią Sztuk Pięknych, więc bardzo bezpośredni i częsty kontakt pozwolił nam na rozszerzenie naszego kręgu, przede wszystkim tych badaczy, studentów tego potencjalnego narybku muzealnego też, ponieważ byli to i praktykanci, i stażyści, i osoby piszące prace magisterskie, później również licencjackie, doktoranci. Ci wszyscy pojawiali się i zaczęli się coraz częściej pojawiać w Muzeum Miasta Gdyni w ciągu ostatnich kilkunastu lat. To natężenie było widoczne. I no tutaj ta atmosfera tak może trochę narasta, ale to się urwało. Właśnie w pewnym momencie przestało to funkcjonować, pomimo tak dobrze, tak szeroko zadzierzgniętych kontaktów, tak dobrze funkcjonujących też tych relacji interpersonalnych. No przede wszystkim, tak jak obserwujemy, wpłynęły na to zmiany na samej uczelni. Uczelni rozumianej nie tylko jako Uniwersytet Gdański, tylko w obrębie Akademii. Muzeum, które dawało możliwość rozwoju pracownikom i też takiego myślenia o akademickości, przestało być przez właśnie tych akademików z naszego kręgu dość bliskiego zainteresowań traktowane jako miejsce, w którym oni mogliby się realizować. I to właśnie nie zadziałało. Tytuł tego panelu mówi o sytuacji akademicko-muzealnej. Ja mówię z perspektywy muzealnika, który jakby ambicje ma właśnie w stronę tą uniwersytecką, że przestaliśmy być atrakcyjni. Dlaczego? No dlatego między innymi, że pomimo różnego rodzaju wydawnictw, pomimo projektów, które były nagradzane, wyróżniane i cały czas są, nie mieliśmy możliwości zapewnienia punktów, więc to jest to, co pojawiło się w realiach nie tylko naszej instytucji, bo to jest problem, myślę, że tak należy to nazwać szerszy, już no, w skali Polski, to znaczy muzea, które nie są, mają wydawnictwa niepunktowane, nie są na liście, nie są już tak atrakcyjne.
rzeczywiście było to zauważalne. Dodatkowo tutaj jeszcze taki czynnik troszkę lokalny, funkcjonujące w Gdyni przez szereg lat stypendia dla badaczy zajmujących się dziejami Gdyni, czy magistrantów, czy doktorantów, też w tym momencie wyczerpały się, ta formuła uległa zawieszeniu. I przez to, kiedy 3 lata temu zaproszono mnie do muzeum właśnie do organizacji tego ośrodka badań nad Gdynią, kiedy wróciłem po kilku latach spędzonych w innej placówce, ale również na stypendiach, czyli takim rozwoju własnym, okazało się, że tych osób, które zajęłyby się historią Gdyni w tej chwili w środowisku akademickim jest naprawdę bardzo niewiele. Na Uniwersytecie Gdańskim, czyli najbliższej nam uczelni, jest bardzo mało. Dodatkowo nie ma studentów, magistrantów, czy piszących licencjaty, ani doktorantów, którzy tak chętnie zajęliby się właśnie badaniem Gdyni. I okazało się, że muzeum, przed którym postawiono bardzo ważne zadanie w perspektywie 2026 roku i nadania stuleciu nadania Gdyni praw miejskich, mamy przygotować monografię. Ten cykl monograficzny został już rozpisany, pierwsze prace się rozpoczęły. Podobnie druga seria wydawnicza, która też jest właśnie jednym z głównych zadań ośrodka, też już startuje. I okazuje się, że nie ma osób bezpośrednio naukowo zajmujących się dziejami Gdyni czy Pomorza ze szczególnym uwzględnieniem Gdyni, które mogłyby stać się naszymi współpracownikami. Nie ma tej grupy dość silnej, na tyle silnej, aby można było wszystkie tematy od razu przydzielić. I to u nas zaowocowało takim przemyśleniem, że musimy zwrócić się właśnie do Uniwersytetu Gdańskiego, do Wydziału Historycznego z propozycją współpracy. Wyszliśmy z tym właśnie w stronę uczelni, starając się zachęcić do udziału i takie porozumienie zostało podpisane w ostatnich tygodniach. No jak na kilka miesięcy działalności ośrodka takiej formalnej, to rzeczywiście jest już dla nas duży krok. Mamy wzajemnie informować się o naszych realizacjach, o naszych inicjatywach, o badaniach. Chcemy również mieć bazę, dostęp do takiej bazy danych dotyczących prac, które aktualnie powstają i czy w ostatnich latach powstawały. Ale przede wszystkim, i na tym nam zależy najbardziej, chcemy zainspirować studentów, zainspirować pracowników naukowych tym, żeby podejmowane one były w strukturach uczelnianych tematy gdyńskie, ale to oczywiście rozumiane szerzej też jako gospodarka morska, Gdynia jest tu często punktem wyjścia, no bo i takim dosłownym jak emigracja przez Gdynię, czy właśnie linie żeglugowe, bądź tym miejscem, tu z perspektywy badań społecznych, niezwykle interesującym jako miasto migrantów, tych osób przyjeżdżających. Także staraliśmy się przekonać i do tego, że jesteśmy nie tylko wiarygodnym partnerem, potrafimy w niektórych zakresach być równorzędnym, ale do tego, że nasz zasób, i to jest ciekawy wątek, myślę, w perspektywie całej rozmowy, że nasz zasób, czyli zbiory, mogą być wystarczającym źródłem do tego, aby na ich bazie powstawały prace. Oczywiście każdego szczebla, czy licencjackie, czy magisterskie, również doktorskie, ale także, jeżeli byłaby taka wola, profesorskie. Dlatego staraliśmy się przedstawić i nadal staramy muzeum również potencjalne źródło, czyli nasz zasób, naszych pracowników, no, kustoszy, chociażby opiekunów zbiorów, jako osoby, które są ekspertami w danej dziedzinie i mogą współtworzyć ten proces powstawania pracy naukowej, ale również są w pewnym sensie tutaj takie wdzięczne określenie za panią dr Dobrochną Kałwą, akuszerami źródeł, czyli w zakresie historii mówionej również mogą bardzo dużo wnieść. Czyli staramy się zwrócić uwagę i już w tym roku akademickim udało nam się dwóch studentów przyciągnąć, tym, i że możemy być równorzędnym partnerem i oferujemy również coś więcej, coś właśnie w postaci źródła, które nie jest oczywiste, bo widzimy to też po spadającej liczbie osób korzystających z naszych zbiorów właśnie na cele badawcze. Także chcemy bardzo silnie zaznaczyć się tu na obszarze współpracy między Akademią a Muzeum, również na polu wydawniczym, tutaj dwie serie wydawnicze, przy czym musimy tutaj, już też jesteśmy na dobrej drodze do porozumienia z wydawnictwami punktowanymi w zakresie koedycji. Także wszystkie te prace, wszystkie te inicjatywy, które podejmujemy, mają właśnie na celu zrobienie bardzo dobrej, przyjaznej atmosfery wokół tematyki i historii Gdyni w perspektywie jej stulecia, ale również naszego zasobu muzealnego, naszych kadr jako
bardzo wartościowych w całym procesie powstawania, czy wydawnictwa, czy realizacji projektu naukowego, czy pisania pracy właśnie na zakres, o którym wspomniałem. Mamy nadzieję, że w ten sposób uda się nam sformować tę bardzo szeroką, jak widzimy, grupę, która podejmie się kwerend w perspektywie kilku najbliższych lat, tak aby zarówno cykl Gdynia Historia Wyjątkowa, ten mówiący o historii miasta na przestrzeni nie tylko 100 lat niespełna, ale także w szerszej perspektywie dziejowej, jak również cykl doktoratów, które zamierzamy, czyli takich monografii, które, prac naukowych, które zamierzamy publikować, będą u nas bardzo ważnym i również cennym elementem tego rynku wydawniczego, lokalnego czy szerzej rozumianego. A doświadczenia w tym zakresie bardzo duże już mamy. No, wydawnictwa muzealne, tutaj głównie towarzyszące wystawom, cieszą się naprawdę bardzo dużą popularnością. Także chcemy się wstrzelić w to, wykorzystać nasze doświadczenia z różnych dziedzin, a także zainspirować, to powtórzałem już to słowo, ale ono jest tutaj kluczowe, do podejmowania badań nad tą tematyką i współpraca między w tym wypadku Uniwersytetem Gdańskim, ale również innymi uczelniami ma być do tego jak najlepszą drogą. Tak, tak przynajmniej to widzimy i tak planujemy. Dziękuję bardzo za ten bardzo ciekawy głos, poruszający też kwestie no, pewnych instytucjonalno-organizacyjnych ograniczeń tej współpracy, a zarazem podkreślający, jak sądzę, taką potrzebę wymiany informacji, tak, w komunikacji pomiędzy uczelniami a instytucjami muzealnymi w zakresie tego, jakie badania prowadzą, jakie zbiory posiadają i nad czym mogłyby wspólnie pracować. Poproszę teraz o zabranie głosu panią Justynę Wrzak-Szwarc, która opowie o relacji pomiędzy muzealnikiem a nauczycielem akademickim i różnicach i podobieństwach ich perspektyw. Tak, temat, który zaproponowałam w swoim abstrakcie, to muzealnik i nauczyciel akademicki, różnice w spojrzeniu na przedmiot i publiczność. Właściwie jest to temat bardziej o różnicach niż o współpracy muzealno-akademickiej, więc mam nadzieję, że nie rozminiemy się całkiem w późniejszej dyskusji. W każdym razie zastanawiałam się nad kilkoma kwestiami takimi ogólnymi, które są mi bliskie też z racji wykonywanych zawodów. Na niektóre z nich już zwracał uwagę Piotr Piotrowski. Na przykład, jeśli myślimy o tym, co wspólne w tych zawodach, to przede wszystkim jest to pewne oczekiwanie, że będziemy mieć do czynienia z ludźmi świetnie wykształconymi, erudytami, posiadającymi dużą wiedzę. Kolejna taka kwestia, która łączy te zawody, to na pewno jest to pewna hierarchiczność, prawda? Wiemy, że mamy i zarówno na uczelni, jak i w muzeum pewne struktury i pewne stopnie i tytuły. Kolejna taka sprawa, która będzie łączyć w moim odczuciu te zawody, to pewna odpowiedzialność za szeroko rozumiane wspólne dobra. No i do tego coś, co według mnie jest taką podstawową funkcją zarówno muzeów, jak i uniwersytetów, to będzie edukacja, prawda? Misja edukacyjna, tak najogólniej rozumiana. Natomiast kiedy myślałam sobie o różnicach, to podzieliłam je sobie na takie dwie zasadnicze kwestie. Jedna by wynikała z różnic przy okazji spojrzenia na przedmiot, a kolejny aspekt jakby łączy się z różnym spojrzeniem na publiczność. I może zacznę od tych kwestii związanych z przedmiotami. Otóż pierwsza taka zasadnicza sprawa, muzealnik ma jednak bezpośredni kontakt z przedmiotem, prawda? I to jakby wiąże się później z szeregiem działań i w ogóle z postrzeganiem tego, co robimy. Zasadniczo też z pewnym aspektem pierwszeństwa wprowadzania przedmiotu kultury w dyskurs publiczny. Oczywiście bardzo często to się dzieje
we współpracy i właśnie dlatego jakieś przedmioty znajdują się na wystawie, bo wcześniej były opracowywane naukowo również na uniwersytetach. Niemniej jednak ten pierwszy kontakt z przedmiotem będzie miał z reguły muzealnik jednak. Co też wiąże się z tym, że ustanawia pewną rangę przedmiotów, kontekst i interpretację, prawda? Także to jest pewna różnica jednak w tych zawodach. Nauczyciel akademicki, choćby był bardzo wykwalifikowany, to jednak będzie miał ten kontakt z przedmiotem trochę bardziej wtórny. No nie zawsze tak jest, no bo tak jak pani tutaj przywoływała chociażby te badania terenowe, prawda? Ale mówię o czymś takim, co występuje jednak z reguły, choć nie jest to zasadą. Także nawet jako wykwalifikowany widz jakby styka się z jakimś przedmiotem kultury, który już uprzednio został dla niego, jak i dla innych osób, wybrany po prostu przez muzealników. Inna rzecz, która jest według mnie bardzo istotna, dotyczy nauczania. Otóż w momencie, kiedy muzealnik naucza, a robi to poprzez wystawy, poprzez lekcje muzealne, to towarzyszą mu świadectwa. Tutaj przez świadectwa rozumiem przedmioty oryginalne, które są takimi faktycznymi świadkami historii, prawda? Czyli czymś, co w sposób faktyczny rzeczywiście nas wiąże z tą historią, przez co też, jakby to powiedzieć, być może ich wypowiedzi stają się w związku z tym nieco bardziej wiarygodne. Kolejna rzecz, która też się wiąże z tym świadectwem historii, także dotyczy nie tylko samego przekazu wiedzy, czym dysponuje również nauczyciel akademicki, prawda, ale także tego aspektu doświadczania, prawda, bo mamy do czynienia z świadectwami. I to jest pewna niewątpliwa przewaga. Uważam, że jednak slajdy w salach wykładowych nie zastąpią tego kontaktu z oryginalnym przedmiotem. Inna kwestia, którą też chciałabym tutaj poruszyć, dotyczy problemu anonimowości. I tutaj w moim odczuciu przedmioty kultury oczywiście przez nie również kontaktujemy się i odczuwamy bliskość drugiego człowieka, jakby to powiedział Merleau-Ponty, ale jednak pod zasłoną anonimowości. I to się przekłada na takie względy często czysto praktyczne. Otóż kiedy nauczyciel akademicki wypowiada jakieś słowa, jakieś treści, jest z nimi utożsamiany, tak? W taki sposób dosyć oczywisty. Jest autorem tego, co mówi. Natomiast jeśli mamy do czynienia z pracą muzealnika i przychodzimy na taką wystawę, to w praktyce myślę, że niewielu odwiedzających zdaje sobie z tego sprawę, kto tę wystawę stworzył. Gdzieś tam możemy się doczytać, prawda, na salach wystawowych takich informacji, ale to jest jakby tylko taki niewielki akcent. Także ta anonimowość jako kolejna sprawa. Inna rzecz, która też jest istotna i wydaje mi się warta poruszenia, kiedy w ogóle traktujemy o myśleniu, to z reguły odnosimy je do słów, a mniej do obrazów. I muzealnicy w moim odczuciu, oprócz tego, że myślą słowami, myślą również obrazami i przestrzenią, co się wiąże z postrzeganiem. A jeśli chodzi o samo postrzeganie, to bardzo często nie dostrzega się w nim takich procesów intelektualnych, przez co ta praca muzealnika w kontekście intelektualnym może być troszeczkę bagatelizowana. I jeszcze jedna taka sprawa, która no, będzie bardzo przyziemna. Jeśli myślimy o pracy z kulturą materialną, no to niestety wymaga ona
środków materialnych, czyli po prostu finansów. W praktyce wyobrażam sobie świetnie, że poprowadzę dobry wykład w momencie, kiedy się do niego naprawdę solidnie przygotuję. Natomiast nie wyobrażam sobie, żebym mogła stworzyć dobrą wystawę, nawet jeśli się doskonale do niej przygotuję, prawda? Jeśli nie będę miała odpowiednich środków muzealnych. Także zawsze będę w jakiś sposób ograniczona budżetem instytucji, w której pracuję. Także to są według mnie takie dosyć istotne, może niekiedy przyziemne różnice, jeśli chodzi o przedmiot. A jeszcze tylko może już tak króciutko a propos publiczności. Pierwsza taka rzecz, taka różnica, która mi się nasuwa, to jednak publiczność muzealnika jest dużo bardziej zróżnicowana. I wiąże się to też z takim różnym językiem i sposobem przekazu. I właściwie nie dziwi to, że znaczna część publikacji muzealnych to są publikacje popularno-naukowe, bo właściwie one mają zainteresować nie tylko profesora, ale również, prawda, ucznia szkoły podstawowej, liceum, czy nawet przedszkolaka. Dlatego też jakby pewne treści są przekazywane w zupełnie inny sposób. Z jednej strony mamy dzięki temu pewną wolność, dlatego że publikacje naukowe wymagają, powiedzmy, troszkę innych standardów, podlegają, wiadomo, różnym ślepym recenzjom, ten proces wydawniczy trwa długo, ale też się to wiąże z pewną weryfikacją treści, taką bardzo solidną. To jest jakby jeden z tych aspektów. I jeszcze jedna sprawa, jeśli chodzi o te różnice, to jakby to powiedzieć, publiczność nie tylko określa ten sposób wypowiedzi, ale również jej cel. Jedną też, jeśli chodzi o te cele, to trzeba zaznaczyć, że oprócz edukacji przekaz muzeów ma również dostarczać rozrywki często, prawda? Co zdecydowanie bym powiedziała, że jednak odbiega od misji uniwersytetów. Także może poprzestanę na razie na tym. Dziękuję bardzo za ten głos, za przedstawienie tych rozbieżności, które nam tutaj niestety powracają na różnych polach, tak? Zarówno wymogów instytucjonalnych i tego, co wiąże się z reformami uczelni wyższych, zmierzającymi w stronę takiej produktywności tekstowej głównie i kładących nacisk na autorstwo, tak, na tą indywidualną karierę, która niekoniecznie sprzyja na przykład takim badaniom związanym z zagadnieniami regionalistyki, no bo one się mogą wydawać zbyt ograniczone i wąskie, tak, i nie dość atrakcyjne w polu danej dyscypliny, czy to będzie historia, czy historia sztuki, czy jeszcze inna dyscyplina humanistyki. Ale z drugiej strony myślę sobie, że jednak to, o czym pani Justyna powiedziała, czyli taka atrakcyjność muzeów związana z tym, że one tworzą przekazy, które się jakby trafiają do szerszej publiczności, tak? W przeciwieństwie do prac akademickich, których publiczność jest bardzo ograniczona, tak? Sprawia, że jednak akademicy mają taką potrzebę współpracy i ta współpraca może dotyczyć różnych obszarów. Zresztą z tego, co prezentowane było w poprzednich sesjach, też właściwie już nam się układa taka wizja i pewne spektrum zagadnień dość rozległe w połączeniu też z tym, co państwo dzisiaj prezentowali. No bo samo muzeum jako instytucja może być już przedmiotem badań, tak, w swoim, jakby w swojej historii, w swoim rozwoju, w tym, jak zmieniała się narracja muzeum, tak, czy jak tworzone były kolekcje.
I tutaj myślę, to jest ciekawe, bo mieliśmy przykład Muzeum Etnograficznego w Krakowie, które jest muzeum bardzo starym, ponad stuletnim, i z drugiej strony przykład Muzeum Gdyńskiego, które jest względnie nowym muzeum, rozwijającym się ciągle. W zasadzie pewnie wszystkie te muzea nadal rozszerzają swoją kolekcję, albo też właśnie reinterpretują te zbiory, które zgromadzone zostały wcześniej. Tak? I wydaje się, że to jest takie doskonałe pole dla współpracy pomiędzy akademikami, naukowcami reprezentującymi różne dyscypliny, a instytucją muzeum. I chciałam Państwa zapytać w związku z tym o jakieś takie bardziej konkretne też doświadczenia, które Państwo macie we własnej praktyce, takich inicjatyw badawczych, które albo były podejmowane właśnie przez muzeum, inicjowane przez muzeum, i włączali się w nie badacze, albo odwrotnie, tak? Bo tutaj pani Magdalena mówiła o takiej sytuacji, że to Uniwersytet Jagielloński w zasadzie zwrócił się, tak? Z przypadku tego programu Traces, ale może to nie do końca tak wyglądało, więc jestem ciekawa, chciałabym dopytać o takie przykłady współpracy, którą państwo uważacie za owocną, i o to właśnie, jak to częściej według państwa jest. Czy to państwo inicjujecie takie wspólne działania, czy ktoś przychodzi z zewnątrz i wie już, czego szuka, jakie są założone cele. To może ja odpowiem na bazie przykładów, które Państwu przedstawiłam. Tak, rzeczywiście, jeśli chodzi o projekt badań nad sztuką ludową i tym, jakie reprezentacje tematu zakłady się w niej znajdują, to była inicjatywa profesor Romy Sendyki, żeby zaprosić mnie jako przedstawicielkę Muzeum Etnograficznego, czy też świata muzeów, do tego projektu, bo nasze badania wiązały się z pracą w zbiorach muzealnych, więc potrzebny był absolutnie ktoś w zespole, kto może tak pewne ścieżki będzie łatwiej przecierał, może w ten sposób. Tak samo jak były potrzebne inne kompetencje i myśmy się wymieniali tym wszystkim. Tutaj inicjatywa była po stronie tego zaproszenia, ale z kolei w drugim przykładzie, tym dotyczącym badań nad kolekcją syberyjską, tam absolutnie inicjatywa wychodziła ode mnie, od pracowniczki muzeum. Ja się od ponad 10 lat zajmuję koordynacją projektów badawczych, więc de facto moja praca w muzeum polega na inicjowaniu projektów badawczych albo do wspieraniu zespołów, które takie pomysły już w muzeum jakoś wdrażają. Oczywiście nie wszystkich, bo to są bardzo duże przedsięwzięcia i wieloletnie, ale to są zwykle inicjatywy samego muzeum, więc jakby tutaj to działa absolutnie wielostronnie i myślę, że o ile do muzeów się przychodzi bardzo różna publiczność, to jest publiczność także akademicka, oprócz tej, o której tutaj rozmawiamy. Jest ona bardzo różnorodna. Publicznością muzeów są także organizatorzy muzeów, czyli urzędnicy na przykład. I to też jest nasza publiczność, o którą powinniśmy zadbać. Więc to spektrum odbiorców jest bardzo szerokie. I właściwie do muzeum się idzie, ale w ten sam sposób nie chodzi się do akademii. I tutaj to jest też ta różnica, którą bym chciała dorzucić do naszych rozważań, co czyni też miejsce, przestrzeń samego muzeum specyficzną przestrzenią. Tutaj jest ta teoria trzeciego miejsca i wiele innych, które nam o tym mówią, ale to jest też ogromna szansa dla instytucji muzealnych, dla tworzenia takich wspaniałych, owocnych połączeń, o jakich ja mogę długo opowiadać, bo ja mam właśnie takie doświadczenia, jeśli chodzi o te projekty naukowe, projekty muzealne, projekty badawcze, które miałam przyjemność organizować, w których uczestniczyłam w muzeum i również na akademii. Czasem może być też tak, że te podziały są po prostu trochę sztuczne i budujące hierarchię po prostu.
To jeśli chodzi o takie moje doświadczenia, czy też o doświadczenia może muzeum, z którym jestem związana, to z inicjatywy muzeum na przykład były organizowane wspólne badania terenowe z Instytutem Etnografii, co rzeczywiście zaowocowało później wieloma publikacjami, i to zarówno muzealników, jak i nauczycieli akademickich, tak? Także to było bardzo istotne. Z drugiej strony na przykład jeśli chodzi o tą współpracę zainicjowaną przez wydział, gdzie pracuję, to na przykład to są bardzo częste praktyki też studentów w instytucjach kultury ze specjalizacji edukacja artystyczna i medialna, gdzie właściwie nie wyobrażamy sobie tego, żeby nie było tego kontaktu z takimi instytucjami. Także to jest też bardzo ważne. Z takiej owocnej współpracy to powiedziałabym, że też są bardzo istotne badania osób, które piszą, nie wiem, czy doktoraty, czy pracy magisterskie i przychodzą do muzeów. I z jednej strony otrzymują pewne materiały, ale też zgłębiają wiedzę na interesujące muzeum tematy, a później się tą wiedzą dzielą. Także to rzeczywiście tak obopólnie owocuje. Ja też właśnie dodałbym jeszcze sporo tych przykładów w zakresie w pewnym sensie współpracy ze studentami, doktorantami, oczywiście o tym wspomniałem, tu moja przedmówczyni również, to jest dość istotne, bo my chcemy się tymi naszymi zbiorami chwalić, mówię to rzeczywiście bezpośrednio z perspektywy muzealnika, my znamy ich wartość, oczywiście tą niewymierną, i tak patrząc, każda praca, która powstanie na bazie tych naszych zbiorów, które oczywiście są opisywane, są już u nas szeroko interpretowane, ale może ta reinterpretacja z zewnątrz też dodać wartość, której się nie spodziewamy. Także każdy taki przykład współpracy jest dla nas budujący i jest czymś, mimo że oczywiście bezpośrednio wpływa na tą pracę bieżącą, ale jest dla nas też takim potwierdzeniem jakby też celowości i sensu działania. Natomiast chciałbym się odnieść do takiego tekstu, który myślę, że to jest dobry czas i miejsce, tekstu w dwutygodniku, który wypuścił nie tak dawno nawet Maciej Jakubowiak, dokonując swojego rozliczenia z uczelnią. On mówi o takich pracownikach, którzy są w kręgu, tak, w kręgu, takimi satelitami troszkę uczelnianymi, którzy są związani, są absolwentami i cały czas starają się właśnie na tej uczelni zakotwiczyć. Myślę, że to troszkę tak też wygląda wśród muzealników, że wiele osób zdaje sobie sprawę z tego, jaką rangę mają uniwersytety, jaką karierę, w tym oczywiście pozytywnym jak najbardziej znaczeniu karierę naukową można robić. I stąd ja przynajmniej obserwuję, że te inicjatywy na współpracę są raczej oddolne, to znaczy oddolne w tym wypadku wychodzące od strony muzeum ku uniwersytetom, i nawet sprzyja temu ten program dofinansowań ministerialnych, ponieważ przy projektach, tutaj akurat mowa o projektach Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, wpisuje się partnerów, tak? Jest dodatkowo punktowana współpraca z różnymi podmiotami zewnętrznymi, nie tylko dofinansowania, także współpraca ekspercka, współpraca międzyinstytucjonalna, i muzea bardzo często wychodzą z taką inicjatywą, aby właśnie we wspólnym projekcie uczestniczyć z uczelnią czy z jej pracownikiem konkretnym. Mniej jest, i to też z obserwacji moich to wynika, mniej jest grantów, które są uniwersyteckimi, a obejmują współpracę muzealną, chyba że takie profilowane muzea jak chociażby muzea archeologiczne prowadzące badania, etnograficzne prawdopodobnie również, one jakby dają możliwość w pewnym sensie prowadzenia podobnego zakresu działań, tylko przy rozszerzonej kadrze. Także myślę, że uniwersytety, jeżeli ich pracownicy naukowi myślą o muzealnikach, to raczej właśnie na tej, w kontekście tej współpracy przy zbiorach, przy pozyskiwaniu nowych tutaj wykopaliska, natomiast mniej przy publikacjach. Tak też jakby można przyjąć z obserwacji, że to też pani wspomniała, że jest nastawienie na taką karierę indywidualną, więc udział w pracach zbiorowych czy we wspólnych badaniach tutaj
w zakresie humanistyki no, niekoniecznie jest tak często brany pod uwagę. Do nas często zwracały się osoby z różnych uniwersytetów właśnie z prośbą o zaopiekowanie się studentem, o praktyki, o staże. Czy za tym szła ta publikacja, czy zajęcie się tematem gdyńskim, czy regionalnym, morskim, to już jest inna sprawa. W proporcjach jakieś oczywiście osiągnięcia były, natomiast to nie było automatyczne. Także cały czas taki kontakt mamy, ale myślę, że to jest powszechne dla wielu innych muzeów. Właśnie ten bezpośredni kontakt z najbliższą placówką uniwersytetu, która organizuje, zwłaszcza jeśli organizuje praktyki, no i wtedy zapotrzebowanie jest. Natomiast jeszcze jeden wątek tam bardzo ciekawy się pojawił w wypowiedzi tych publikacji, które muzeum wydaje, że one są bardziej popularne i faktycznie są, no, na przestrzeni ostatnich przynajmniej 20 lat można zaobserwować, że też również między innymi dzięki zmianie myślenia, ale też możliwości dofinansowania, częściej się popularyzuje poprzez muzea i jakby ich wydawnictwa, czy nasze wydawnictwa muzealne mają ten charakter, który no, pozwala z wiedzą wychodzić szerzej, docierać do innego kręgu odbiorców. Natomiast już nawiązując bezpośrednio do tych serii, o których my mówimy w muzeum, tych, które planujemy, no to one mają zachować aparat naukowy. Bardzo osobiście mi na tym zależy i nam jako zespołowi na tym, aby jednak jakby propagować wiedzę rzetelną, wiedzę właśnie opartą o badania aktualne naukowe. Dlatego owszem, szata graficzna tych książek będzie jak najbardziej przystępna. Nawet no to już też nie chcę wchodzić w szczegóły, ale nawet jakby te przypisy mogą być traktowane trochę inaczej, nie być takie narzucające się dla powszechnego odbiorcy, takiego szerszego kręgu, ale no, nam zależy aktualnie bardzo na tym, żeby jednak wprowadzić, żeby element, nasze pozycje wydawnicze w dalszym ciągu opierały się na aktualnych, świeżych badaniach naukowych, które i podejmujemy, i do których zachęcamy. Więc muzea, myślę, że tutaj na tym rynku wydawniczym też bardzo dobrze się odnalazły i odnajdują i w tym wypadku mogą być atrakcyjne, ponieważ no, nie wyobrażajmy sobie, tu podzielam tę opinię, sytuacji, w której uniwersytety zaczynają aż tak popularyzować, żeby na przykład zaniechać aparatu naukowego bądź jakby zepchnąć go na margines. I jeszcze jedną rzecz, jeżeli mogę, tak korzystając, tutaj jestem online, więc ta interakcja jest trochę ograniczona. Pamiętam taką sytuację bliskiej mi osoby, historyczki sztuki, która zaczynała studia doktoranckie na Politechnice i ten dorobek, świetna wystawa, katalog do wystawy, szereg różnych publikacji, popularyzacja wieloma kanałami, naprawdę dorobek niezwykły, został przeliczony na 2,5 punkta i to jest właśnie odniesienie do tej anonimowości. Ta praca, która jest wykonana w przestrzeni wystawy, ta, która, no to za, co za tym idzie oczywiście, no bo ekspozycja trwa kilkanaście miesięcy, czasem kilka lat, ale stoi za nią naprawdę duży wysiłek. Ona nie jest przeliczalna, tak jakby nie jest brana pod uwagę tymi standardami, już patrząc akademickimi czysto. Ani katalogi, noty katalogowe, czyli ta cała wiedza, którą opiekun zbiorów czy kurator w przypadku akurat tej wystawy czy tej osoby zdobywa, ona właściwie jest traktowana jako coś takiego interesującego, owszem wartościowego jak najbardziej, ale nie pasującego do pewnego schematu. No, przed taką schematyzacją staramy się uciec, ale z drugiej strony widzimy, że ten system jakoś cały czas do niej dąży, więc tutaj akurat odnalezienie się, i to mówię już przez swój pryzmat z własnego doświadczenia, odnalezienie się w takich realiach akademickich jest dość trudne, no bo mamy trochę inne wyobrażenie o tej akademii, którą kończyliśmy, o tych uniwersytetach, a no to panie głównie, no biorąc pod uwagę doświadczenia na uniwersytetach, wiecie, jak to się w ostatnich latach zmieniło. Dziękuję bardzo. Tak, no, ten system niestety jest morderczy i właściwie szkodliwy dla takich badań podstawowych, które są niezmiernie potrzebne.
Chciałam jeszcze panią prosić o komentarz. Tak, bo przedmówca poruszył bardzo ciekawy temat, mówiąc o współpracy w obszarze tym uniwersytecko-muzealnym. My dzisiaj w ogóle się spotkaliśmy po to, żeby o współpracy rozmawiać, ale może ja bym też powiedziała kilka słów o konkurencji. Dlatego, że jeśli aplikujemy do tych samych źródeł o granty naukowe, to po prostu konkurujemy ze sobą. I na przykład źródłem takim, jakim były środki Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, gdzie do konkursów były składane aplikacje, wiem, że też zespołów muzealnych i niektórym się powiodło. Muzeum Etnograficzne w Krakowie jest dobrym przykładem z projektem syberyjskim, ale są też inne przykłady. To wówczas jest to konkurencja z zespołami naukowymi, uniwersyteckimi, po prostu w równorzędnym konkursie. I takich przypadków jest więcej, bo możemy też aplikować o środki europejskie, w ogóle o fundusze na naukę, o ile projekt sam i zespół, który go składa, no przejdzie weryfikację i w tym konkursie w ogóle może brać udział. To jest jedna rzecz. A druga, o której tutaj przedmówca też wspomniał, to jest ten system produkcji wiedzy w Polsce i to, że być może to jest taka kwestia dosyć lokalna, że ta hierarchia wytwarzania wiedzy tych instytucji, które ją wytwarzają, czyli i muzeów, i akademii, jest tak właśnie zbudowana, ponieważ są kraje, w których to nie wygląda w ten sposób. To znaczy choćby we Francji muzea mają taką pozycję, jeśli chodzi o ten obszar wytwarzania wiedzy, że po prostu to jest odrębne pole, ono jest równorzędne dla nauki jako takiej. I ten cały system laboratoriów muzeów, do którego się również Delis odwołuje w tym swoim radykalnym oczywiście programie, ale on jest starym europejskim wynalazkiem i ten system, kiedy muzea z uniwersytetami są sprzężone w badaniach nie tylko nad samą kolekcją, tylko w ogóle nad zjawiskami i te badania przynoszą takie owoce, że powstaje kolekcja i powstaje opisanie jakiegoś problemu, rozpoznanie jakiegoś problemu, to jest myślę taka ścieżka, która w wielu systemach takich lokalnych, państwowych po prostu gdzieś tam funkcjonuje. Myślę, że to jest bardzo ciekawe zagadnienie, dlaczego akurat w XXI wieku w Polsce to tak wygląda i na ile jesteśmy w stanie to zmienić jako właśnie działające w tym kierunku zespoły muzealne i zespoły naukowe. Czy da się to po prostu rozmontowywać, czy jednak będziemy iść takimi osobnymi trybami i czasem tą współpracę nawiązywać, a czasem nie. Czy możemy się zunifikować, czy też raczej nie? No, tutaj wcześniej w poprzednich sesjach były takie głosy, że jednak muzeum powinno poszukiwać w większym stopniu swojej autonomii. Jeśli mówimy o współpracy, jakieś takie wymianie pomiędzy uczelniami a muzeami, no to wydaje się, że akurat nie chodzi nam tutaj o szukanie na siłę autonomii i oddzielanie badań muzealnych jako jakoś specyficznych i zupełnie odrębnych, bo wydaje się, że rzeczywiście i jakby pole badawcze jest w dużej mierze wspólne i po prostu potrzebna jest taka wymiana wiedzy w obydwie strony i korzystanie z tych źródeł, z materialnych czy niematerialnych, które zgromadzone są w postaci muzealnych kolekcji. Natomiast myślę, że tutaj jakby w kontekście tego, o czym państwo opowiadali też i tego szkodliwego, ograniczającego wpływu systemu akademickiego w Polsce zwłaszcza, szkodliwego dla badań takich muzealnych, które nie są dostatecznie premiowane, tak? Czy widzą państwo jakieś alternatywy dla tego typu, dla tego systemu stricte uczelnianego? Jeśli chodzi o pozyskiwanie na przykład funduszy, o jakieś granty, czy to samorządowe, czy krajowe, czy nawet właśnie międzynarodowe, czy one wspierają i na ile według państwa? Bo oczywiście każdy grant, każdy taki projekt też zapewne wnosi swoje ograniczenia, wynikające chociażby z terminarza, tak? Z tego, że trzeba najpierw napisać projekt, który może być trudno zrealizować, a potem zmieścić się w czasie. Na ile jest to szansą według państwa, a na ile jest to ograniczeniem? Y-
To znaczy tak, w moim odczuciu jakby zasadniczy problem dotyczy systemu punktowego na uczelniach. Po prostu, bo też w taki sposób są jednak później często rozdzielane granty, a pracownicy są oceniani względem tego, ile punktów zdobywają. I to jest niestety patologia, trzeba to powiedzieć. I też jakby to, o czym pan tutaj przed chwilą powiedział, również jako pracownik uniwersytetu tego doświadczam. Bo prawdę mówiąc, taka praca przy wystawie, łącznie z publikacją, to jest często praca taka, po prostu pochłania tyle czasu, ile praca nad całkiem niezłą książką naukową niekiedy, prawda? I też trzeba bardzo dużo rzeczy zbadać przy tej okazji, bardzo dużo rzeczy opisać, a to jest po prostu wysiłek za zero punktów albo za jakieś naprawdę niszowe punkty, prawda? A później jakby od tego się to determinuje dalszy ciąg, ubieganie się o granty i tak dalej. I niestety, ale w tym, w moim odczuciu, tkwi podstawowy problem. Ja myślę, że pewnym rozwiązaniem mogłoby być zbadanie tego, jak te systemy finansowania współpracy muzealno-akademickiej działają w innych krajach i po prostu stworzenie jakiegoś funduszu, który by łączył i uwzględniał te parametry, które można czerpać z dorobku muzealnego po prostu. I jeśli chodzi o na przykład środki europejskie, zależy w którym programie, to często jest też jest tak, że działalność muzeów jest traktowana lepiej niż w tych krajowych konkursach. Więc to jest pewne ułatwienie i oczywiście tam jest bardzo duża konkurencja w konkursach, jak to zwykle bywa, ale jakby podejście jest trochę inne. Zależy też, w którym programie europejskim. Natomiast jeśli chodzi o fundusze regionalne, fundusze do organizatorów, takie celowe fundusze muzealne, tak, są premiowane współprace, o czym już tutaj była mowa, ale no, ograniczenia są innego typu, bardziej może biurokratycznego, bardziej związanego z takimi parametrami, jakimi mierzy się wydajność instytucji kultury po prostu, a nie wydajność instytucji nauki. Więc ten świat jest przez biurokrację dosyć rozdzielany, a żywi twórcy tego świata często zmieniają te swoje miejsca płynnie i tutaj zachodzi pewna taka dwoistość istnienia realiów uprawiania nauki w tych dwóch miejscach i byłoby świetnie, gdyby udało się stworzyć takie środki, które będą łączyły te światy, pozwalając im oczywiście na autonomię i na specyfikę, ale no nie działając na szkodę tak naprawdę tego potencjału, który mają tego rodzaju współpracę według mnie. Ja w pewnym sensie tak mogę powiedzieć, że mam komfort, ponieważ ja tych punktów nie muszę zbierać. To akurat moje przełożone nie postawiły przede mną tego zadania. Owszem, mamy współpracować, ale nie mam tej presji, nie czuję. No, z jednej strony oczywiście no, warto publikować w miejscach, które są czytane, czy są dobre, no, przede wszystkim. No, z tą poczytnością to już jest inna sprawa. No ale jakby nie mam tego pręgierza, nie z tego jestem rozliczany, no, ale zdaję sobie sprawę, jak trudno jest na tych uczelniach wytrzymać, zwłaszcza regionalistów wytrzymać w tym znaczeniu. Pozwolę sobie na takie zacytowanie mojego dobrego kolegi, który jest naprawdę niezwykle wartościowym człowiekiem, którego przyłapałem na takim stwierdzeniu, wiesz, no, szanuję profesora X, no jest ta księga jubileuszowa, ale to jest tylko 20 punktów, ja nic nie napiszę. I to jest straszne, bo ja po pierwsze nigdy nie spodziewałem się tego, że usłyszę podobne stwierdzenie z jego ust, ale z drugiej strony ja rozumiem, co się musi dziać u niego przez tą pracę uczelnianą, gdzie właśnie chce się go wtłoczyć na siłę, czy wtłacza się w ten system. My, patrząc z perspektywy muzeum, to, co możemy zaoferować, no to owszem, ten szeroki dostęp do źródeł, które nie do końca są poważane. No tutaj bardziej ten warsztat historyka sztuki jest zorientowany na kulturę materialną, czy chociażby na dzieła sztuki, to jakby bezpośrednio, ale jesteśmy w stanie, jako muzealnicy, tutaj nie mam żadnych wątpliwości co do tego, zarówno źródłem, jak i jego wspomnianym już profesjonalnym opisem,
naszymi wnioskami zainteresować na do takiej współpracy, ale wydaje mi się, patrząc z mojej perspektywy, że właśnie w tych systemach uniwersyteckich, na ile je znam, to no, współpraca z muzeum jest jednak traktowana jako sięganie do instytucji kultury, a nie nauki bezpośrednio. Czyli nie jest tak premiowana, tak punktowana i stąd w pewnym sensie zrównanie oczywiście, jeżeli jest do tego upoważnienie, ale zrównanie tych instytucji, czyli zapewnienie projektom oceny kwalifikacji na podstawie współpracy z muzeum, jest, no, byłoby dobrym krokiem, no, bo dzięki temu właśnie nie tylko muzea punktowałyby, już tak mówiąc zupełnie kolokwialnie, za współpracę z uniwersytetami, ale również akademia mogłaby dzięki współpracy z instytucjami kultury, gdzie też są fachowcy, no bo to też może nie padło tak wyraźnie, no my jesteśmy złona tej samej uczelni, po prostu często nasze drogi nawet nie tyle się rozeszły, one się troszkę oddaliły, my idziemy równolegle, chociaż no faktycznie tych doktorów habilitowanych czy profesorów, którzy całe swoje życie zawodowe spędzili w muzealnictwie, no jest proporcjonalnie mniej, ale my jesteśmy z tego samego łona. I tak patrząc, no to jest to w pełni upoważnione, żebyśmy również my muzealnicy byli brani pod uwagę. Oczywiście to nie jest, wymową moją nie jest żaden zarzut w stosunku do tam uniwersytetów, to raczej no ten system, tak już określmy go ogólnie, nie sprzyja temu, aby po partnersku traktować instytucje kultury, tutaj akurat muzea. Zostaje mieć nadzieję, że ten system się kiedyś zmieni. Nie wiem, jakiś proces, może nie rewolucji, ale chociaż jakiejś ewolucji czy melioryzacji zajdzie i pewne rzeczy zostaną zmodyfikowane. Też pomyślałam tutaj w kontekście tego, co Państwo mówili, że no, wprawdzie w naszym systemie punktowym oceny uczelni jest coś takiego jak wpływ społeczny, tak? Ale to jest oddzielane zupełnie od tego, co jest tym meritum badawczym, które jest liczone oczywiście najbardziej. Jest to po prostu biurokratycznie w sposób sztuczny oddzielone, tak? Podczas gdy no, są to rzeczy integralnie złączone w przypadku badań muzealnych chociażby. I tam ten wpływ społeczny badań, tak, które by były oparte właśnie o materiał kolekcji, jest ewidentny i przekłada się też na konkretne rezultaty w postaci wystaw czy innych form upubliczniania wiedzy. No ale to nie jest liczone jako badanie, tak, zgodnie z tym, co Państwo mówiliście. Zastanawiam się jeszcze nad taką kwestią już nie instytucjonalną, nie związaną z systemem grantowym czy punktowym, a bardziej metodologiczną. No, istnieje w humanistyce i w historii i w innych dziedzinach humanistyki współcześnie pewien zwrot ku rzeczom, ku przedmiotom, który mógłby premiować, tak, takie badania skoncentrowane właśnie na konkretnym materiale i podążające za tym materiałem, podążające za obiektem. Wydaje się, że to jest pewna zmiana w stosunku do tego chociażby, o czym profesor Tomasz de Roset mówił w swoim dzisiejszym wystąpieniu. W stosunku do takiego klasycznego podziału, gdzie dyscypliny naukowe tworzyły ten szerszy horyzont wiedzy i pewne ramy pojęciowe, w których dopiero te obiekty były sytuowane i tak były klasyfikowane oczywiście w ramach kolekcji i w ramach ekspozycji, niejako ilustrując, tak, pewną wiedzę, która wypracowywana była, jak założono, gdzie indziej generalnie, tak, w ramach dyscypliny. Czy widzą Państwo w swojej praktyce pewne tendencje zmiany, tak, jeśli chodzi właśnie o ten rodzaj podejścia, w takiej zmiany, która by właśnie dowartościowywała same te przedmioty jako źródła wiedzy historycznej, etnograficznej, kulturowej i inaczej ustanawiała te relacje, tak, pomiędzy wiedzą naukową, systematyzującą pojęciowo materiał, a samym tym materiałem, który można odkrywać inaczej. Właśnie jakby w ramach działalności muzealniczej.
Tomasz, zacznę. Ja nie jestem przekonana, czy taki zwrot rzeczywiście następuje, o którym pani wspomina. Wydaje mi się, że jest odwrotnie. Tak, pomijając pewne też analizy, nie wiem, o czym pisał na przykład Olsen a propos kultury, którą jednak odrywa się od przedmiotów coraz bardziej, to też na takiej płaszczyźnie po prostu czysto praktycznej. Jak widzimy teraz szereg muzeów, które powstają, są bardzo często to muzea, które bazują przede wszystkim na narracji, a nie na przedmiocie, tak stricte. Także nie wydaje mi się, że mamy czytelny tutaj taki zwrot, ale to może moja opinia. Absolutnie się z panią zgadzam, te muzea narracyjne. Moda nastąpiła kilkanaście lat temu i właściwie cały czas jest obserwowana, że pewien schemat się wprowadza, pewną narrację się proponuje, narzuca i obiekt w tym wszystkim ginie. To znaczy jego albo nie ma, albo jest jego kopia, no to czasem względy konserwatorskie tutaj przemawiają, ale najczęściej jest to po prostu narracja, której nie jest się w stanie przebrnąć, nawet przechodząc przez wystawę o charakterze stałym w godzinach otwarcia danego dnia. Także jesteśmy zarzucani takimi informacjami i to, co też to obserwuję właśnie bardzo, bardzo często, to, co jest no, clue naszej pracy, czyli ta naszej muzealniczej, czyli ta opieka nad zbiorem, jego zabezpieczenie, opracowanie i udostępnienie, tutaj akurat w formule ekspozycji, to się rzeczywiście wyraźnie, bardzo wyraźnie zatraca. Natomiast pozwolę sobie na jedno takie doświadczenie własne, zaprezentowanie go. Pamiętam, jak kiedyś kończyłem swój projekt postdoc prezentacją i zawarłem temat również w ukazaniu jakby całego kontekstu plastycznego, wizualnego, strony wizualnej, znaczy i znaczki pocztowe, i drobne formy, i listowniki, znaczy korzystałem ze źródeł muzealnych, różnych instytucji muzealnych, korzystałem z obiektu. No to były nieoczywiste, bardziej właściwie podchodzące pod takie prezentacje z zakresu historii sztuki. I po tym moim wystąpieniu profesor, no tak jakby uprzedzając, w pewnym sensie tak przepraszając zgromadzonych, mówił: a ten tutaj doktor Szerla, on jest muzealnikiem, to jakby to takie nie było niedomówienie, proszę wybaczyć, no on jest no musiał coś pokazać. No oberowałem zbiorami muzealnymi różnorodnych instytucji, ja byłem wewnętrznie dumny z tego, że naprawdę muszę to powiedzieć, że dotarłem do tak ciekawych źródeł. Natomiast to w mojej pracy, no, jako muzealnika, żeby z nich skorzystać. Niestety nie jest to normą, nie jest to powszechne i miejmy nadzieję, że się zmieni. No, czy jest jakaś szansa? Wiem, że są takie narzędzia, chociażby bardzo ciekawy portal Historia Poszukaj, prowadzony przez NIMOS, który przybliża obiekt, który opowiada o nim w taki zupełnie inny sposób. I oczywiście no, zarówno kilka lat temu jeszcze podczas Sybilli, no, był chociażby projekt Szkłometal Detal nagrodzony, czyli przybliżający akurat obiekt jako taki, ale chyba to, na ile ja jestem odbiorcą takim aktywnym przez kultury, przez ten ostatni okres covidowy, to wydaje mi się, że jeszcze nie doszło do jakiejś takiej wyraźnej zmiany, ale może ten trend no, będzie rozpowszechniony bardziej, żeby znów zwrócić się ku obiektom. Niech to będzie nawet sinusoidalnie, no to teraz czas na obiekt. O tak, ja bym proponował. Odpowiadając na tak postawione pytanie, ja bym powiedziała, że i tak jest, i tak nie jest. To znaczy z jednej strony zgadzam się, że następuje taka dematerializacja opowieści muzealnych i no po prostu to jest drogie używanie przedmiotów, konserwowanie przedmiotów, dbanie o nie, to jest bardzo kosztowna sprawa. I tutaj słusznie przedmówczyni zauważyła, że by zrobić dobrą wystawę, należy mieć pewien budżet i to po prostu są inne środki. Więc dematerializacja jest efektem no pewnie szerszego kontekstu gospodarczego. Natomiast materializacja też następuje, gdyż bardzo wielu uczonych potrzebuje konkretu. I to się też już chyba dzisiaj pojawiło. Gdy choćby ten projekt europejski o dziedzictwie, spornym dziedzictwie, czym jest sporne dziedzictwo? No bywa niematerialne, ale często bywa bardzo materialne, bardzo drażniące, bardzo wymagające reakcji. Coś jest i sprawia kłopot i nie istnieje tylko jako idea,
tylko jako coś, z czym materialnie mamy do czynienia. I wtedy tak, instytucje, które się zajmują opieką nad dziedzictwem, są bardzo pożądane jako partnerzy pracy, depozytariusze również wiedzy, depozytariusze case'ów. To jest coś, o czym ja muszę powiedzieć, bo w muzeologii muzea często są przez niektórych badaczy traktowane jako po prostu przykłady analiz różnych, w czym oczywiście neutralne jest to bardzo, ale w momencie, kiedy nie ma tego pójścia dalej w stronę autorstwa, o czym też dzisiaj mówiliśmy, czyli tego, kto tworzy projekty, kto jest kuratorem wystaw, kto jest autorem opisów obiektów, kto tworzy wiedzę w archiwach, kto tworzy katalogi, to po prostu jest wówczas jakiś taki proces ujmowania autorstwa nie służy też szacunkowi, jaki moglibyśmy mieć dla tej wiedzy, która powstaje przecież nie w próżni, tylko już któryś raz mówimy, jest wypracowywana po prostu w jakichś roboczo godzinach. I jeszcze jedna kwestia, do której bym chciała tutaj nawiązać, może przy tej okazji, to jest to, co jest z szacunkiem społecznym związane, jako antropolożka tutaj powiem, czyli po prostu pieniądze, które albo idą na opowieść o wynikach badań, albo ich nie ma. I to też jest kwestia tego, jaki obieg finansowy jest w instytucjach kultury, w instytucjach nauki, w czym uczestniczą pracownicy. Jest taka publikacja na temat pracy w muzeach w ogóle na świecie, For Money or Love. To jest tytuł tej książki i to jest dość trafny tytuł, jeśli chodzi o jakby taki obszar intensywności finansów, jaki występuje w branży kultury czy w nauce. Wszędzie tam, gdzie możemy pozyskać środki na badania i możemy finansować nasze prace, to jest trochę lepiej i to też pracownicy naukowi uczelni wiedzą, niż tam, gdzie po prostu trzeba żyć z takiego budżetu założonego, który zwłaszcza w czasach pandemii to nie jest priorytet, prawda? Priorytetem jest nasze zdrowie i bezpieczeństwo i jakby w takich ogólnych, szerszych ramach to się tak rozkłada. Więc ta kwestia dematerializacji i intensywności to jest bardzo ciekawy temat. Jeszcze na koniec dodam, że przy tej fali publikacji na temat odzyskanej ludowej historii Polski ja sprawdzałam bibliografię autorów, na ile korzystają z archiwów, z skansenów, z archiwów, muzeów, ze źródeł, które są w muzeach i niestety się bardzo rozczarowałam, bo nie korzystają. Korzystają ze źródeł historycznych, takich zapoznanych źródeł historycznych, bardzo ciekawych czasem, nie ujawnionych dotychczas, ale bardzo rzadko w pojedynczych przypadkach zetknęłam się z przepisami odwołującymi się do archiwów instytucji muzealnych. A szkoda. Tak, myślę, że to wynika z po prostu pewnych przyzwyczajeń takich instytucjonalnych, tak, że te światy są jak gdyby odrębne i rzadko się spotykają. Tak pomyślałam, że jeśli chodzi o muzea narracyjne, rzeczywiście ten wzorzec zdominował w dużej mierze te nowe muzea, nowo powstające w Polsce, ale też są takie sygnały już pewnego rodzaju znużenia tym modelem, co daje nadzieję na to, że w tej sinusoidzie znowu wrócimy do przedmiotów. No, dla mnie ciekawym przykładem było właśnie to, co państwo robiliście z tą kolekcją syberyjską. I to jest w ogóle taki ciekawy przykład, który może jakby ma szerzej występuje, tak, że mamy przedmiot, który jest zagadką. Przedmiot, który właśnie wymyka się klasyfikacją, albo nie do końca wiemy, czym on jest, tak? I właśnie on z punktu widzenia badacza, historyka, czy historyka sztuki może się wydać zrazu nieużyteczny, tak? Bo właściwie nie wiadomo, co z nim zrobić, do niczego nie pasuje, do żadnego schematu, ale on może być źródłem nowej narracji, tak? Tylko że taka narracja wymaga bardzo żmudnych, właśnie materialnych badań i pewnej, jakby pewnego sieciowania, jeśli chodzi o kontakty z różnymi badaczami, z różnymi osobami, które mogą nam wyjaśnić historię takiego obiektu i pomóc nam jakby ją opowiedzieć. No ale właśnie to się nie przekłada na te autorskie, indywidualne sukcesy i to wymaga jakby zupełnie innego typu oceny. Chciałam jeszcze państwa zapytać o inny wymiar tej działalności
badawczo-naukowej i muzealnej. W uniwersytetach, no przynajmniej tych, które trzymają się tradycji humboldtowskiej, jest podkreślana w ich statutach taka jedność badań naukowych, nauczania i wychowywania. A więc to, że no celem badacza akademickiego nie jest tylko poszukiwanie nowej wiedzy, ale także jakby przekazywanie jej, uczenie kolejnych pokoleń. Jak to się według Państwa przekłada na tą współpracę muzealną? Akademicką. Pan Marcin Szerle mówił o tym, że właśnie to chyba jest jedną z podstaw tej współpracy, prawda? Że akademia, uniwersytet szuka właśnie takiego miejsca, gdzie studenci będą mogli podjąć samodzielną pracę badawczą na ograniczonym materiale i muzeum okazuje się do tego świetnym obszarem. Pytanie, czy panie też mają podobne obserwacje, podobne doświadczenia? I druga kwestia też do wszystkich państwa, dotycząca już może nie tyle tego, co robią studenci czy doktoranci, ale w ogóle szerszego rozumienia edukacji muzealnej jako też czegoś, co jest integralnie związane z odkrywaniem, z badaniem, ze stawianiem pewnych pytań, z wspólnym uczeniem się. Dobrze, to może ja tylko powiem. Ja w ogóle ubolewam, że czasami edukację muzealną sprowadza się po prostu do lekcji muzealnych, czy do takich rozwiązań prostych, dydaktycznych, tak? Czyli jest rozumiana jako, nie wiem, przekazywanie jakiejś wiedzy. Rzadziej się rozumie właśnie w takim szerszym kontekście, właśnie w kontekście badań, w kontekście wystaw, które też przecież zawsze nas uczą, w kontekście doświadczenia, przy okazji kontaktu właśnie z obiektami kultury i tak dalej. Te rzeczy są niestety troszeczkę marginalizowane. I bardzo szkoda, bo w ogóle ja postrzegam całość działalności muzealnej jako działalność właśnie edukacyjną. Dla mnie muzeum ma przede wszystkim funkcję edukacyjną, co się oczywiście łączy, tak, z tymi badaniami i tak dalej. Natomiast jeśli chodzi, odnosząc się do tego pierwszego wątku jeszcze tej współpracy, oczywiście dydaktyka na uczelniach nie jest punktowana, trzeba to sobie zaznaczyć, ale jest niesamowicie ważna i dlatego trzeba o niej zawsze pamiętać. I miejmy nadzieję, że etos zawodowy jednak skłania ludzi ku temu, żeby przywiązywali do tego szczególną uwagę, jeśli nawet nie system. To może ja kilka słów powiem o tym transferze wiedzy w instytucji. Jest w naszym muzeum taki program przekazywania tej wiedzy takiej ulotnej, powiedziałabym takiej kuchni, takiej tajemnej wręcz wiedzy kuratorsko, wiedzy kustoszy, która nie jest uchwyconym procesem, tylko jest czymś, co jest bardziej związane z miejscem, z praktyką niepisaną. I ten program obejmuje sytuacje, w których ktoś z pracowników sygnalizuje, że wkrótce będzie opuszczał zespół i wtedy na jego miejsce ktoś jest nowy zapraszany i wtedy jest taki czas takiego transferu i to się w ten sposób odbywa. Też są zapraszane różne osoby do współpracy właśnie przy projektach, przy celowych działaniach z różną intensywnością, ale to jest bardzo trudne. Tutaj przedmówca mówił na początku, że właśnie w pewnym momencie się coś tam skończyło i jest trudno o osoby, które będą po prostu no, zainteresowane, będą widziały jakieś swoje korzyści i będą wiedziały, że ich pasje będą docenione na przykład w takiej instytucji. Więc to nie jest takie proste znaleźć kogoś odpowiedniego, kto właśnie w takim miejscu znajdzie też tą sferę dla siebie. Natomiast jeśli chodzi o taki walor edukacyjny, to wydaje mi się, że muzeum jest takim miejscem, które spełnia bardzo ważną rolę przestrzeni myślenia, przestrzeni też krytycznej, co wiemy z muzeologii, jest często postulowane, ale to jest miejsce takiego wytchnienia, miejsce, w którym
jest przestrzeń na myśli, przestrzeń na jakieś takie nietypowe, niekomercyjne przebiegi, które są nam wszystkim bardzo potrzebne i to jest ten taki ukryty walor edukacyjny, wielki potencjał muzeów, które jeśli instytucje potrafią to wykorzystać i zaprosić gości do tego typu doświadczenia, to jest wielka obopólna korzyść, myślę. Ja pierwsze 9 lat pracy w muzeum spędziłem w dziale edukacyjnym, dział naukowo-edukacyjny. No ale ta edukacja, też patrzę na odbiorców, niekoniecznie na uczniów, ale na dyrektorów i nauczycieli, no ona trochę była traktowana tak jako oświata, to znaczy właśnie to, co też pani mówiła, przedmówczyni, o no lekcje, nie tylko lekcje, żeby to nie były tylko lekcje, ale z drugiej strony no my musimy wpisywać się, my muzealnicy prowadzący zajęcia z młodzieżą, wpisywać się w program szkolny. To znaczy, jeżeli poziom atrakcyjności lekcji to jedno, ale już pomijam nawet ten trudny czas covidowy, pandemiczny, przekonanie szkół, wielu dyrektorów, wielu nauczycieli do tego, że warto podejść zamiast do kina, albo może przy okazji wycieczki do kina czy spaceru, podejść do muzeum na lekcję jakąś, na warsztaty, na spotkanie, na oprowadzanie, kończyło się tym, że szukaniem łącznika między tym, co będzie w muzeum prezentowane, a programem lekcyjnym, czy podstawą programową, już tak mówiąc bardziej dosadnie. I tego łącznika często nie ma, to znaczy nie z winy muzeów, które nie chcą się angażować czy dostosowywać. One proponują coś więcej, no, starają się utrzymać poprzeczkę. Natomiast te zmiany w programach szkolnych też niekorzystnie wpływają, no bo na przykład zrobienie wystawy czy i towarzyszące ich zajęć dotyczących na przykład ekonomii czy historii gospodarczej w zakresie szkół podstawowych jakby programu, no właściwie może się mijać celem, bo jeżeli to nie jest godzina wychowawcza czy jakaś lekcja z wiedzy o regionie, no to właściwie nie ma jak tego wpisać dany nauczyciel, więc to też jest coś, co jakby jest osobną, może osobnym wątkiem na pewnie inną rozmowę, ale to też w przypadku tego propagowania wiedzy jest pewnym utrudnieniem. Natomiast są pozytywne przykłady, chociażby różnego rodzaju festiwale nauki czy dni dziedzictwa, czy czasem są jeszcze te odmiany regionalne, które pozwalają zaistnieć różnego rodzaju instytucjom kultury, w tym muzeum, jako również naukowym. No i to jest też obserwowane, to jest coraz bardziej popularne w perspektywie ostatnich, myślę, też 2 dekad, można to tak oceniać. I jest to też taki wyraźny sygnał do zaznaczenia swojej obecności. I zarówno moje muzeum, jak i szereg trójmiejskich muzeów, bo na tych przykładach najlepiej mi bazować, świetnie wpisywało się właśnie w tego rodzaju wydarzenia, we współpracę międzyinstytucjonalną na rzecz propagowania właśnie wiedzy, takiej rzetelnej wiedzy. No a przy tej okazji oczywiście w zależności od profilu zbiorów można przemycić pewne wątki, które bezpośrednio tych zbiorów dotyczą. I jeszcze jedna rzecz, bo ona rzeczy warszawskie, tak, w Muzeum Warszawy, no to jest też taki jeden z lepszych przykładów, jak można zagrać po prostu zbiorem w tak niezwykle trudnym wnętrzu i pokazać go. Także tak jak wspominałem, że korzyści narracyjnych to są jednak bardzo dobre przykłady tego, że ten zbiór wciąż jeszcze jest ważny, no my, muzealnicy, musimy też zrobić jak najwięcej, żeby on pozostał taki ważny i jeszcze wyraźniej się zaznaczył. Tak, dziękuję bardzo. No myślę, że takich przykładów trochę by się znalazło, takich, które pokazują istotność jakby samego obiektu i jego biografii. Myślę, że też nie da się w zasadzie ostatecznie oddzielić tego, co jest przedmiotowe, co jest tym materialnym śladem od jakiejś narracji, którą jednak wokół tego obiektu może chociażby snuć muzealnik. Ona nie musi być utrwalona, ale odbiorca, który szuka wiedzy, chce ją usłyszeć i myślę, że takie doświadczenie jest czymś zawsze bardzo cennym poznawczo i takim utrwalającym się w pamięci doświadczeniem, w tym sensie skutecznym edukacyjnie, być może bardziej niż inne formy uczenia się.
Bardzo Państwu dziękuję za tą dyskusję. Myślę, że sporo się dowiedzieliśmy i mimo pewnych przykrych konkluzji były też jakieś doświadczenia pozytywne w tym, co Państwo przedstawili. Właściwie pozostawałoby życzyć sobie i Państwu i słuchaczom tego, by takie refleksyjne doświadczenia uczenia się i jakby zdobywania wiedzy bez pośpiechu w przestrzeniach muzealnych były jak najczęściej naszym udziałem. Niezależnie od tego, czy będziemy publicznością, czy osobami działającymi bardziej zakulisowo w tych przestrzeniach muzealnych.